No cześć misiaczki, ponownie. Witam was serdecznie. Wieczorkiem tym razem. Dzisiaj nagrywaliśmy, co my to dzisiaj nagrywaliśmy? 58. Tak jak zapowiedziałem, będziemy nagrywać 20 też. Więc idziemy 20. Ruszyliśmy z Wartowskiego. Zimno, minus 2 stopnie jest. Minus 2 stopnie. Jedziemy 20. Powiem wam szczerze, raz nią jechałem i się zgubiłem. I to przy głowem. Zgubiłem się, to znaczy zgubiłem się. Nie skręciłem tam, gdzie powinienem. Tak chyba będzie to lepiej powiedziane. A i co? Na szczęście nie jest zbyt daleko. A z 30 metrów cofania przegubem. Na, poszło nawet sprawnie, powiem wam szczerze wtedy. No, dzisiaj jedziemy znowu autosanikiem, nie jedziemy przegubem na Bratkowice. Ale sobie aplikację już tutaj z boku uruchomiłem, żebym się dzisiaj nie zgubił. Tak, czasem tak bywa, jak się jeździ rzadko linią, to można się zgubić, pomylić. O, matko kochana, ile razy się pomyliłem, nie wjechałem w tą uliczkę co trzeba. Nie skręciłem tam, gdzie trzeba. No zdarza się, no czasami się zdarza, człowiek zamyśli się i przez to robi głupoty. Kto się nie pomylił, niech pierwszy rzuci kamieniem we mnie. W autobusiku grzejemy, bo zimno, ludzie zmarznięci. Idą. Są zmarznięci. No ciężko się im dziwić. Jest minus 2 stopnie. Pierwszy taki mrozik chyba w tym roku w Rzeszowie. Tak, na powrocie naładujemy baterię GoPro. I co? Zrobimy filmik o tych nowych światłach. Które pewnie ten filmik wyląduje najszybciej z tego wszystkiego. Natomiast ten filmik, 2-3 tygodnie. No nic, moi drodzy, taki poślizg jest. Taki jest poślizg, nie mam po prostu na to czasu. No i co? Ej, Boże, kochany. Taki poślizg jest. Dom, rodzina, praca. Zajmuje to kupę czasu. Inne przyjemności też. No, trochę młodzieży. I już minutka w plecy. Trzy przystanki, już minutka w plecy. Oj, tak czasem bywa. Patrzcie, ile ludzi. Co tutaj się dzieje? Co młodzież. Lekcje jakie się skończyły? 18:20. Lekcje się jakieś skończyły? Dekoracje świąteczne już wiszą, mało tego, już świecą nawet. Mamy, co tu mamy dzisiaj? Grudzień, już mamy grudzień. Mikołaj był. Był u was Mikołaj?
A u mnie był Mikołaj. Był Mikołaj, nowe lampki do hulajnogi przyniósł. Będziemy testować. Czekajcie, coś miałem mówić. O tym mówiłem. Coś miałem mówić. A, o linii miałem mówić. No tak, mamy linię numer 20, 27 przystanków. I jazdy w jedną stronę niecałą godzinkę. Zostawmy sobie miejsce przed PKS-ikiem. Czasami tam dłużej schodzi. Już patrzę na 44 minuty i czas jazdy według grafiku. 44 minuty. Mniej przystanków, czas krótszy niż na czerwonki. Ale nie jest już tam tak przyjemnie według mnie. Chociaż jeden raz jeździłem tam tylko. Jest gdzie się zgubić. Może to pierwsze doświadczenie, które sprawiło, że jestem negatywnie nastawiony do tego. Więc może dlatego tak myślę. Już zmęczenie poczułem. No to jeszcze 2 godzinki pracy. A, dzisiaj tylko do 20. Za to jutro. Gdzieś 22. Nie jest źle jeszcze. O, coś się komuś zepsuł autobus po Gotowie. Jak dasz radę podjść teraz na Karoliny, to 18.42 będzie stał autobus 923 środkowy Katowic podobno. 923. Katowic tylko. Sekundy w plecy, czyli już minutka odrobiona. Dobra. Moi drodzy, do Miłocina to w zasadzie jedziemy taką troszeczkę czwórką, troszeczkę ósemką. Czwórką jedziemy do, jak się tam przystanek nazywał, no kto mi podpowie. Borowej. Warszawska Borowa jako czwórka, a później jako ósemka do Miłocina dawnego, czyli do ulicy Huberta, świętego Huberta, nie, to była inna, Myśliwskiej, prawda? Ulica Myśliwska jako ósemka. Ej, dobrze. Zobaczmy, 5,92 w promocji ropa, 5,91 benzyna, spadło troszeczkę. Zdeka spadła. Tareczka jakiegoś wołają. Się pomylili, pali Grodzka z błogosławionej Karoliny.
gawędy będzie mało. Światła mrugają, ej, tak myślałem, że będzie to. No i co, nachylamy się, żeby zobaczyć cokolwiek. Nic nie widać. Będziemy wiedzieć. Ustereczko by się przydało. No, ci z prawej pojadą, zaraz my pojedziemy. Na tym przystanku 8 czasami kończy, a 4 skręca w prawo, a czasami 8 jedzie dalej do Rudnej. A my pojedziemy jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Się zaraz dwupasmówka. Jesteśmy na wylotówce tak naprawdę na Warszawę. Ciężka droga do tej Warszawy jest, ale z roku na rok coraz lepsza, bo tam ekspresówka się robi. No i tu mu trzeba uważać na lewy pas, bo czasami wariaci robią głupotę. Mimo że jest pas włączony z ruchu, jeszcze przemknie. Ty skręcasz w lewo, a on jeszcze... Tak, czasem się tak zdarza. No jedź, no to... Kurde. Ani cię tak, ani cię tak. Mogło jechać pani sobie. Dobra. Muszę wam mówić, że nazwy przystankach w napisach. Coś się zatukał, ktoś wysiada. Nie, to jedziemy dalej. Okej. Wysiadają. To proszę pana. Przypomniał, jak opuszczam zatokę już, zatokę. Ciężko to nazwać zatoką. Przystanek, no, tak lepiej. Lubię poza miastem jeździć w nocy, bo przystanki są źle oznakowane. Nie widać ich po prostu. Wiesz, że gdzieś tutaj, ale nie do końca.
I tak, ósemka skręca tutaj, prawda? A my jedziemy prosto. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Jeździ się prosto tędy. No i znowu, gdzieś tu jest przystanek. Jest, dobra, dać go. Ten widać dobrze. Jest wiata. Jest dobry znak. Odbijający. Światło. Tak. I lecimy dalej. Tutaj wyjeżdżamy ósemką. Gdzie ten przystanek znowu? O, jest, dobra. No widzicie, tak to jest, że... i później mała modyfikacja. Zaraz zobaczycie. Z kościół tu na pewno ktoś będzie wysiadał. Okej, dobra. To jest kites. I ósemka jedzie. Tu jedzie prosto, my też tu jedziemy prosto. Ale tu też jedzie prosto. Natomiast my skręcamy tutaj w lewo. My skręcamy w lewo. Jedziemy tą drogą. Sobie jakieś lepsze oświetlenie.
to tam jest ten przystanek? Tam jest. No, już powinien być przystanek. To jest jakoś dalszy. Błąd wyskoczył. Nie wiem. A już zniknął. Dobrze. Jedziemy dalej. 600 metrów. No i to będzie ten przystanek, gdzie 8 na początkowy następny. Prawda? Się jedzie w drugą stronę. Naprawdę dziwnie. Zawsze jeździłem w przeciwnym kierunku. I się wie, jak się... Gdzie ten znaczek jest? Gdzie ten znaczek jest? Dobra. Jest, jest. Tutaj. I wyjeżdżamy z Rudnej przez autostradę A4 górą. Pamiętam autostrada czy łącznik do autostrady? No nie pamiętam już, co tutaj jest. Z prawej wolne, a z lewej lustro nam zasłania. No, też wolno już. No, z prawej strony byśmy 8 przyjechali. Tak, to jest łącznik do A4. A to jest S9 chyba, czy jakoś tak. Dobra, 1600 metrów mamy do następnego przystanku. Kawał drogi. Zostawmy. Dosyć szybkiego jedzie, czy mi się wydaje. To mrugające. Rowerzysta. A, zasuwa. Szybko jedzie, szybko. Światełka z przodu migają, prawda? Więc... Mamy niby pierwszeństwo, ale zawsze warto upewnić się, czy aby na pewno ktoś się nie zapomniał. Wieziemy ludzi, a z 50 osób jest pewnie. Dobra, 200 metrów do przystanku i gdzie on jest, gdzie on jest? Jak ta niepewność? I bum, lusterki ma znak.
jedzie za nami. A to go podciągniemy troszeczkę. Sam dużo na kolarce jeździłem. Okej. Jak daleko jest? A, został z tyłu, został z tyłu. Dobra, to jedziemy dalej. Tylko 10 przystanków. Został rowerzysta z tyłu, kolarz. Tysiąc metrów następny. Gdzieś tutaj był ten przystanek. No już w Bratkowicach jesteśmy. Taka dosyć duża wioska, wam powiem. Ciągnie się, taka rozległa jest. Sekund do przodu. Jechać, nie jechać. Trochę dużo, 20 sekund, a ktoś nadbiegnie. No, 20 sekund. Rowerzysta nas dogania. No dobra, jedźmy. 3, 2, 1. Tu skręcamy w prawo. Zaraz
zaraz za krzyżówką. Jest. O, ładnie oświetlony przystanek. Nie trzeba go szukać, zastanawiać się. Wracają obostrzenia, moi drodzy. Nie będziemy na ten temat rozmawiać, informuję tylko. To nie jest nic związane z naszym tematem, aczkolwiek mają być mniej pasażerów jeździć. Znów więc kartki na drzwiach będą. Będą awantury w autobusie. Z tego powodu jest taka możliwość. Przegłup. Pewnie, żeby dokumenty zostawił. Zapindala. Czajomi. Jedzie ostro. Tutaj jest ten moment, kiedy przejechałem przegubem. Prosto pojechałem. Nie, na szczęście prosta droga, można było cofać. Niedaleko, z 30-40 metrów. Także. Nie było źle. Kiedyś słyszałem, że na radiu, że ktoś bardzo źle pojechał przegubem i pod mostem, pod wiaduktem kolejowym się nie mógł zmieścić.
więc nie miał gdzie nawrócić. Podobno bardzo daleko musiał się cofać. Nie wiem, gdzie to było. Gdzieś w lecie to było, pamiętam, na radiu mówili. Jeszcze dyspozytor mówił, że cytuję, ja nie wiem, czy ty się pod tym wiaduktem zmieścisz, to ty jesteś na miejscu. Dobrze. Pan albo pani, pan chyba. Był na zakupach i chce pewnie pojechać do domu. Tak. Tyle, nikt więcej. To jedziemy dalej. Z pierwszeństwem jesteśmy. I oczywiście prosto pomykamy. Cześć, tu koleżanka moja mieszka. Dawno się z nią nie widziałem. Nie widzieliśmy z żoną. Jak jestem, czy mnie ogląda? Pozdrawiam cię, Ewelinko. Jak oglądasz, to pozdrawiam. A to co tu się dzieje? Dobrze, skręcę w lewo. Po lewej stronie, moi drodzy, autostradę widać. Nie wiem, widzicie autostradę. I tam mop jest jakiś, chyba Bratkowice właśnie. Kilometr do następnej przystanku. Kilometr i 100 metrów. Tu jedziemy sobie. Ile minuta w plecy jesteśmy? Za to, co zjem sobie jabłuszko, może trochę mnie ożywi. Też nieciekawa ta pętla tam jest. Kiedy ja byłem w zimie, gdzieś byłem, kurczę, też zima była chyba. Wtedy ostatni raz byłem. Jest.
zostało? Jeden, dwa? Dwa przystanki nam zostało. Więc co, moi drodzy? Pożegnanie numer dwa. Będzie jeszcze numer trzy, bo będziemy testować światła. Linia numer 20. Prawie godzina. Prawie godzinka jazdy. 45 minut. Szkoda, że nie jedziemy w dzień, byście ładne okolice oglądali. Ale to nie znaczy, że nie możecie się wybrać na przejażdżkę komunikacją miejską Rzeszową. I się przejechać linią numer 20. Tak dla fanów po prostu, z nudów. Mamy przystanek przedostatni. No i co? I pusto? Pusto w autobusie. No widzicie, mam... A, ja mu guzik wciskam, nie reaguje. Jedziemy na pętlę. No to co? Dziękuję, że jesteście. Miło was było gościć. Kiedyś tu była pętla. Tak, tak. Kiedyś tu było. Zawracały autobusy. Nawet stoi MKS. Miło mi było was gościć. Zbliżają się święta. Wypadałoby wam życzyć pogodnych świąt, bo nie wiem, kiedy to wyląduje na YouTubie. Nie, jeszcze się wstrzymam. Może jeszcze do świąt opublikuję to. Może jeszcze coś innego wyląduje do świąt. Także jest ostatni przystanek. Jeszcze zajeżdżamy na pętlę, bo tu nie stajemy. Tu jest pierwszy przystanek, nie wiem jak to widać z kamery. Po lewej stronie jest pierwszy przystanek, a my jedziemy, wysadzamy tutaj wszystkich i jedziemy sobie wszystkich, czyli już nikogo nie ma, i jedziemy się obrócić do ubikacji. Mimo takiego ziombu mamy 8,5 minuty do odjazdu. A gdzie tu ubikacja jest? Patrzcie, nie ma ubikacji. Jest, to tam jest. Mało drzewek. Dobra. Moi drodzy, wyłączamy skrzynię biegów, zaciągamy hamulec, wyłączamy światełka, wyłączamy światło w przestrzeni pasażerskiej, wyłączamy telefon, żeby nam nie podpowiadał, bo to już wszystko wiemy. 7.45. To co, mówimy? Ten, kurde, wyświetlacz? Nie, zrobimy od tego osobny odcinek, co? Osobny odcinek z tego zrobimy. Dobra. Miłego wieczorku dla was i dla waszych rodzin. Pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko, bo jest zimno. Pa!